Dobry wieczór. Za chwilę dowiecie się Państwo, kto został laureatem naszego plebiscytu, a wręcz kto zdobył najwyższe wyróżnienia w nim. Bardzo dziękujemy, że głosowaliście, że tak aktywnie uczestniczyliście w naszym plebiscycie. Przypomnę, że mogliście zarówno głosować za pomocą internetu, no, robiliście to bardzo aktywnie, mieliśmy 80 tysięcy wejść. Były dni, kiedy kilkanaście tysięcy, na przykład 17 tysięcy osób sprawdzało, jak przebiega nasz plebiscyt. Bardzo dziękujemy i jesteśmy zaszczyceni. Oczywiście również jest to dla nas okazja i możliwość powiedzenia tego, że cieszymy się, że takie akcje, które wymyślamy, które kreujemy, trafiają do Was. Przypomnę również, że głosowaliśmy za pomocą SMS-ów i również liczne SMS-y do nas przychodziły, zwłaszcza w ostatnich minutach wręcz plebiscytu szaleli nasi, powiedziałabym, respondenci, czytelnicy, internauci. No i oczywiście dziękujemy wszystkim, którzy chcieli w tradycyjny sposób oddać głos, a mianowicie za pomocą kuponu, który drukowaliśmy w naszej gazecie. To był pierwszy raz. Mam nadzieję, że Państwu się spodobał nasz plebiscyt. Oczywiście każdy następny z całą pewnością będzie ciekawszy. Dopracujemy go z Państwa pomocą. No i oczywiście najbardziej cieszymy się z tego, że takich świetnych sportowców i działaczy mamy. Dziękuję Wam wszystkim. Przede wszystkim chcę pogratulować redakcji odwagi i podjęcia decyzji o samym plebiscycie, po pierwsze. Po drugie, że taki plebiscyt, zauważyłem, według mnie integruje bardzo mocno środowisko sportowe. Podczas tej uroczystości doszło do spotkania, do takich spotkań, do których by nie doszło nigdy, gdyby nie ten plebiscyt. Spotkaliśmy się w gronie różnych dyscyplin, mieliśmy możliwość i poznać się wzajemnie, zaobserwować, docenić swoje osiągnięcia różne i jak gdyby ramka tego plebiscytu, że to nie jest najlepszy sportowiec, ale najpopularniejszy jest, uważam, doskonałym pomysłem. No to już jakie pierwsze wrażenia, czy ty liczyłeś na sukces? No ta sportowa konkurencja i ta walka, zwłaszcza w ostatnich momentach, no była bardzo ostra. Tak, na początku chciałem podziękować w ogóle za wyróżnienie, tak? Udział w tym plebiscycie to jest na pewno jakieś nowe doświadczenie dla mnie. Walka była dobra, no, nie ukrywam tego. No i cieszę się, że mogłem wygrać ten plebiscyt. Dziękuję bardzo. Teraz takim moim najbardziej ważnym, może najważniejszą rzeczą jest powrót do zdrowia, ponieważ mam teraz złamaną nogę, złamałem na ostatnim turnieju. No i uniemożliwia mi ona już start w dwóch pucharach świata. No i teraz kuruję się na Mistrzostwa Polski, które odbywają się w marcu. No jeżeli nie wykuruję się do tego czasu, nie przejdę rehabilitacji, moja noga wciąż będzie za słaba, żeby brać udział w tych zawodach, to nie będzie to dobrze, bo jestem teraz kandydatem do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Jordanii, no i zawsze to będzie jakaś strata dla mnie. No. Ale liczymy i życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia, będziemy trzymali kciuki, jeszcze raz gratulujemy. Generalnie na swoim koncie masz dużo zwycięstw. Powiedz, jak pracujesz, co Cię mobilizuje? Najbardziej mnie mobilizuje mój trener, pan Michał Matuszewski, rodzice, no i wspierają mnie duchowo. A kto jest Twoim sportowym wzorem, jeśli chodzi o Twoją dyscyplinę? No, oczywiście Michael Phelps. Myślisz, że w przyszłości możesz pójść tak daleko w jego ślady? Mamy nadzieję, że go prześcigniesz. No ja też taką mam. Szymon Wąs, kickboxing. Szymonie, jakie najbliższe plany, czym nas zaskoczysz i mamy nadzieję, tak wzmocnisz sportowo? No, najbliższe zawody to mamy w kwietniu. Są to Mistrzostwa Polski seniorów. No, planuję tam zdobyć pierwsze miejsce. Choć będzie Ci wiadomo, że będzie ciężko, bo to będzie mój drugi start w seniorach. W zeszłym roku byłem trzeci. Jak oceniasz teraz swoje szanse? Czy jesteś już gotów, zwarty i gotowy do tego, żeby powrócić na to najwyższe podium, czyli zdobyć ponowne Mistrzostwo Świata? No teraz jestem, moja waga poszła do góry, tak samo wzrost i masa, więc myślę, że moje warunki się polepszyły i myślę, że to właśnie będzie skutkowało.
szok. Że jak się okazuje, ciężkie nawet, nazwijmy to, dyscypliny sportu nie ujmują niczego pięknym kobietom. Brawo. Przede wszystkim myślę, że powinniśmy podkreślać to, że w tym plebiscycie tak naprawdę nie ma wygranych i przegranych. Dla nas jest to plebiscyt po to, abyśmy mogli pokazywać takie znakomitości sportowe, które mamy w Gliwicach, w powiecie. Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tym plebiscycie, że mogłem zwyciężyć. Dziękuję za to wszystkim, którzy na mnie głosowali tak skutecznie, że w ostatecznym rozrachunku okazałem się najlepszy. Wam, redakcja kochana, dziękuję za to, że coś takiego zorganizowaliście. Było tego brak, ale wy to zrobiliście i bardzo wam dziękuję w swoim imieniu i w imieniu wszystkich innych, którzy uczestniczyli w tym plebiscycie, a są zadowoleni. Pokonał pan Henryka Wilka. To była walka gigantów, to co panowie zaprezentowali nam już na koniec. Jako sportowiec interesuje mnie tylko zwycięstwo. Jak pan ocenia te ostatnie metry? Oj, ciężko było. Ale zaczynaliśmy, ja od piórkowej wagi gdy zaczynałem, on też boksował kiedyś. I dlatego tak równo doszło. On jedno i drugie, i dlatego mnie wyprzedził tylko. Bo bardziej doświadczony był ode mnie. Oby tak było jak tej dalej, ale chodzi o to, że jeżeli wszyscy razem będziemy w tym kierunku szli, mam nadzieję, że w Gliwicach będzie dobry sport kiedyś, w najbliższym czasie na pewno. A jest kilka osób, co powinno oprócz mnie tak samo być wyróżnionych pod kątem tym, że no, jak to się mówi, na dzień dzisiejszy. Jeszcze nie zostali doszczygnięci, ale lubią imprezę w Gliwicach zrobić. Ja myślę, że razem się spotkamy kiedyś i zrobimy dobrą imprezę przy takiej pomocy właśnie jak plebiscyt taki, jak prasa i tak dalej. Zrobimy wielką robotę.